Zauważyliście pewnie, że nasze życie nieco wyblakło. Co prawda nie ma powodów do paniki, ale nie mamy pojęcia, co się dzieje. Wszystko jest pod kontrolą. Łosik przedstawi swoją teorię. Łosiku, zaczynaj. Ta bladość na pewno ma jakieś naukowe wytłumaczenie. Podejrzewam, że nasze miasteczko opanował wirus. Wirus atakujący melaninę. No dobra, ale ja nie jem melonów. Melaniny się nie je. W każdej z naszych komórek jest DNA, które określa nasz wygląd. To zestaw instrukcji dla każdej żywej istoty. Nasze oczy, rysy twarzy, a nawet kolor skóry zależą od tych małych cząsteczek, które się w nas ukrywają. Jedną z rzeczy, które decydują o naszym wyglądzie, jest melanina. Melanina to pigment, który nadaje nam barwę i chroni nas przed słońcem. Występuje we włosach, skórze i sierści prawie każdego zwierzęcia. Gdy jej nie mamy, jesteśmy wydani na pastwę promieni słonecznych. Bez melaniny w komórkach stajemy się biali. Ta cała melanina to jakiś materiał? Mamy się nim przykryć? Skoro o tym mowa, to załóżcie to. Bez melaniny nasze ciała są słabiej chronione przed słońcem.